Święto Dzieci Gór. To już po raz 26 organizowany jest ten festiwal. Małopolskie Centrum Kultury Sokół jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Rokrocznie występy zaproszonych zespołów festiwalowych odbywają się w Nowym Sączu, ale także w miejscowościach na terenie całej Małopolski. Muszyna, jak co roku, włączyła się również we współorganizację tego festiwalu. No i gościmy dziś dwa wspaniałe zespoły dziecięce. Siedlecanie. Przywitajmy ich głośnymi brawami. Siedlecanie, które powstał w 1948 roku z inicjatywy ówczesnych nauczycieli szkoły podstawowej w Siedlcu, Zofii i Ludwika Zacharów, odtwarzając i układając tańce ludu nadrebskiego, równocześnie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji zbierania folkloru muzycznego prowadzonej w latach 1950-1954 przez Państwowy Instytut Sztuki. Przez lata zbierano i spisywano dorobek artystyczny nadrabskiego regionu w postaci pieśni, nut, nagrań i wywiadów ze starszymi mieszkańcami. Zespół przez 70 lat osiągał sukcesy i prezentował swój folklor na niezliczonych scenach, zarówno w kraju podczas przeglądów i konkursów, jak i za granicą, uczestnicząc w festiwalach i reprezentując region krakowski. Amar i Mary z Gruzji. Brawo, brawo. Takiego 100 lat na pewno nie spodziewaliśmy się tutaj dzisiaj. Najpiękniejsze 100 lat, jakie moglibyśmy sobie wymarzyć. Amar i Mary z Gruzji oraz mali siedlecanie z Polski w ramach Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Dziecięcych Święto Dzieci Gór. Dziękujemy bardzo serdecznie zespołom za to, że zaprezentowały swoją twórczość, swoje zdolności, swój talent. Dziś w Muszynie Państwu dziękujemy serdecznie za to, że byliście z nami.